I co ty na to? Nasz pies pożarowy 2000 zasłużył chyba na kolejną szansę, co? Nie wiem, co jest grane, ale się chyba chłopak zdenerwował. Aha, i to mocno. A niech to, a niech to, a niech to. Ha, ratunku! No i co, na ulicach cisza i spokój, nikt nie wzywa. Może jednak zaliczymy ten pełny miesiąc bez pożarów? Wolę nie zapeszać, ale bardzo bym się ucieszył. Ratunku! Ojej, znowu ten pożarowy pies! Atomowy chłopak znów rusza na ratunek! Ale uważaj na siebie! O nie! Psi system biometryczny przypisuje ludzkim osobnikom chyba najgorsze intencje. Że co? A to, że on namierza i atakuje! Hej! Idź sobie! Niewidzialny Super Norman wkracza do akcji tam, gdzie atomowy chłopak nie daje rady! Oj, Norman, ale ty lepiej uważaj! Ale po co ja mam uważać? Jestem niewidzialny, czyli że mogę... Ale jak to, wy mnie widzicie? Ale no jasne, że widzimy, no co ty? I to znaczy, że... On też mnie widzi! Szybko uciekaj! Tomasz, lepiej niech się trzymają z daleka od kanistrów z benzyną. No nieźle, to ja dzwonię po Sama. Norman Price ucieka przed mechanicznym stworem, który stanął w ogniu. Norman Price ucieka przed mechanicznym stworem, który stanął w ogniu. Jest pożarowy 2000! Sprawa może być poważna. Bierzemy Jupitera. Henry, zbieraj się, jedziesz z nami! Tak jest, Sam! Zostańcie tu, dobrze? Nie zbliżamy się, bo to niebezpieczne! Super Norman odchodzi! Przepadł! Skończony! Ja i tak wiem, jak się podłącza taką butlę. Ja też wiem. Zostaw, ja chcę. Pani Eli prosiła, żeby niczego nie dotykać. A ty to od kiedy taki grzeczny? Puszczaj! To ja chcę. O nie! O nie! Szybko! Cofamy się, no już! Wszyscy, pod wiatr! No już! James! Nic się nie bój. Nie denerwuj się, nic ci się nie stanie. Trzymaj się mocno, trzymasz się i... Teraz prawa stopa powoli w dół. Super, tak jest. Bardzo dobrze, jeszcze kawałeczek i dam radę cię złapać. O to chodzi, brawo. Już zaraz będziesz na dole. Jak będziesz gotowy, po prostu się puścisz. Mam cię. Bo ja chciałem zadzwonić do wujka sama, ale... Teraz to nie muszę, bo ty jesteś super. No i popatrz. Chyba jednak zadzwonimy sobie do wujka sama. Pożar lasu w okolicach młyna nad rzeką. Pali nam się las w okolicach młyna. Silny wiatr, ogień szybko się rozprzestrzenia. Silny wiatr, ogień się szybko rozprzestrzenia. Tak jest, już lecimy. Penny, bierz Jupitera, widzimy się przy młynie. Tak jest, przyjęłam. No dobra, wszyscy cali? Tak! Norman nas uratował! Kazał się odsunąć i stanąć pod wiatr! Moje gratulacje! O, a tego sweterka to już chyba nigdy nie wypiorę. I tak nie pierzesz, wielka mi różnica.
leci strażak sam! Rzeczywiście, dość szybko się rozprzestrzenia. Eli, będziesz nam regulować ciśnienie wody, dobra? Eli, ze mną! Trzeba załatwić ten ogień. To nie rzucaj się zaraz na tę swoją packę i nie pchaj się przed kamerę, dobra? Nie wiem, co jest. Coś nie idzie. Ale musimy go wyciągnąć. On tam ma pełno wody. To może Feniks? Feniks na pewno by dał radę, ale nie zdąży tak szybko dojechać. Ale jest coś, co może i byłoby w stanie wyciągnąć spod wody taką łódź. Zostańcie tutaj! Zachowujemy bezpieczną odległość od wody, jasne? No ale gdzie mój rekin 2000? Podejrzewam, że odpoczywa sobie właśnie na dnie jeziora. A niech to, a niech to, a niech to! Szykuj się, opuszczam! Do góry! I już po strachu. Jesteś bezpieczny. Hej, dzieciaki! To co? Machamy bioderkami? W żadnym wypadku! Przykro mi, nie mam pojęcia, jak to wyłączyć. A to ma wcięło. Liczyłem, że jak się zorientuje, to wróci. Posłuchaj, ty niewydarzone elektroniczne pudło. Masz się wyłączyć. Rozkaz kapitana. Przykro mi, Norisku, nie dzisiaj. Dziś nie da rady. Ja ci zaraz pokażę. Nie, kapitanie, to nie jest chyba dobry... Imprezka na basenie? Nie ma sprawy. A niech mnie splątane węże. Ale tropiki. Hej, czarodzieje tak się pobili, że rozmiecili w górach ogień. Szybko się rozprzestrzenia. Czyli zapowiada się interesujący dzień. I już, po strachu. Zimne ognie plus sucha trawa? Raczej kiepski pomysł, prawda? Naprawdę nie chciałem. Przepraszam, liczyłem, że wyczaruję trochę magii, no i wiesz. Ty wiesz, co by było na serio magiczne? Gdybyś aż do wieczora nie wpakował się w żadne kłopoty. W finałowej scenie nikomu nic się nie stanie, obiecuję. Aha, chciałbym ci wierzyć. I w końcu wielka scena latania na miotłach. Ujęcie pierwsze... Nie, czekaj!
Ta tyrolka jest strasznie wysoko. Efekty specjalne to podstawa. Bez efektów nie ma filmu. A chcemy tu stworzyć super viral, no tak czy nie? Ma mieć tyle miliardów odsłon, że cały internet oszaleje. Internet oszaleje, jak złamiesz nogę. Oj, tam zaraz złamię. Przypominam, jestem świetnym reżyserem. Nie, nie chcę na to patrzeć. O, ja latam! Zawisłem! Dzwońcie po strażaka sama! Błagam, uciszcie to! Czarodziej Łogi, mistrz magicznych sztuk, zjeżdżał na tyrolce, ale zawisł nad wodospadem. Do góry nogami, stopą się zaplątała. Nie, żebym się nie spodziewał, ci powiem. Idzie. Pośpiesz się, błagam! Dostałem ten szalik od ciotki Filiz, tani był! Zaraz pęknie! O, ale napięcie, ale kulminacja! Nie mogę na to patrzeć! No, ale powiedzcie, że wujek zdąży! No musi, bo zaraz mi się tu skończy pamięć! Mam cię! To co robimy? Pierzemy ten czerwony dywan? Nie ma mowy. Lata świetności to on już ma chyba za sobą. No chodź, nie bój się! Pośpiesz się, książę czeka! Tylko nie patrz w dół! O nie, nie znoszę... Tak, tak, to już wiemy. Nie znosisz przechodzić po linie nad przepaścią, ale patrz, dałeś radę i mam cię. No dobra, to teraz ja! Patrzcie, młodzieży, jak to się robi! Pokaż im, przyjacielu! A co robi ta owca? Co? Owca? Ja nie wiem, ale chyba wcina linę. Nie, 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 nie! Idź sobie, paskudo! Nikt cię tu nie zapraszał! Nie możesz sobie rzuć gdzieś indziej! Dawaj, Tom, pamiętaj! Jesteś dzikusem! Sobie uszkodziłem! Nie dam rady się wspiąć! No to chyba dzwonimy po strażaka sama, co? Nie no, stąd to ja nic nie widzę. Ja niestety też nie. A ja owszem, bo mam Lunetixa 2000. I co oni tam robią? Z tego co widzę, nadal szukają zabawki dla małego księcia. Natomiast nasza sprytna Dilis ewidentnie wcisnęła im swoje ogórki z przeceny. Hurra! O, to jej się udało. Każdemu ostatnio wciskała, bo kończy się data ważności. Słuchajcie, wychodzą. Tom Thomas utknął na skalnej półce. Uszkodzony bark nie może się ruszyć. Tom Thomas utknął na skalnej półce. Uwaga, ma uszkodzony bark. Tak jest, przyjąłem. Kapitanie, skoro Tom nie może się ruszyć, to kto po niego poleci helikopterem? Słuchajcie, może ja się przydam? O! Podrzucę cię najbliżej, jak się da! Dobra, prawie!
strasznie silny ten wiatr dzisiaj. Boję się, że mogło ich nieźle wywiać. Popłyniemy na północ. Sam powinien gdzieś tam być. Dobra, kierunek północ. Pomoc! Pomoc! Pomocy! Trzymajcie się, już do was płynę! Patrz! Sam puścił flarę! Płyniemy! Strażak Sam! Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że cię widzę. Jak tam wszyscy cali? Pewnie, że cali. Trochę nam tylko mokro. Dobra, już płynie pomoc. Trzeba was jak najszybciej wyciągnąć. Nawet dziecko wie, że nie wypływa się łodzią w środku nocy, nie mówiąc nikomu ani słowa. I nie wzięliście żadnych kamizelek ratunkowych, jak tak można. Po prostu nie pomyśleliśmy. Mieliście szczęście, że Hanna i Norman was wytropili. Gdyby nie oni, siedzielibyście tam do rana. Przykro mi bardzo, że nasze małe stowarzyszenie przysporzyło takich kłopotów. Ty to słyszałaś? Właśnie się przyznali. Wiedziałem, że mają tajne stowarzyszenie. Chcieli sprowadzić księżycowe ludy do Ponty Pandy, ale my, czyli Archiwum Z, pokrzyżowaliśmy im plany. O nie, w żadnym razie. Jakie znowu księżycowe ludy? Oni po prostu obserwują gwiazdy. Aha, gwiazdy. A ty co? Skąd to nagle wiesz? Skąd wiesz, agentko Sparks? W końcu pracuję w Archiwum Z, agencie Price. A tak serio, to pogrzebałam im w komputerze. No dobrze, ale po co te tajemnice? Bo odkryliśmy nową gwiazdę i pierwsi chcielibyśmy nadać jej jakieś imię. Tak też podejrzewałam. No ale niestety na stronie obserwatorów gwiazd napisali, że tę waszą gwiazdę odkryli już miesiąc temu. Niemożliwe. Aha, Archiwum Z rozwiązało kolejną zagadkę. No właśnie, Sam, a może ty chciałbyś się do nas przyłączyć, co? Nie, nie, dziękuję ślicznie. Kwestie zagadek zostawiam wam, profesjonalistom. Trzeba znaleźć Mandy! Lizzie, za mną! Bu! Bu! Zobacz, mamy ślady stóp i kopyt. Tu się coś wydarzyło. Wydaje mi się, że koń i Mandy musieli się mocno poślizgnąć. I kto wie, czy nie spadli? Czy nie spadli? O! Halo, Mandy? To ja? Dzwonię po strażaka Sama. Mandy i koń zeszli ze szlaku i utknęli na skalnej półce w lesie zaraz za krzyżówką. Mandy i koń zeszli ze szlaku i utknęli na skalnej półce w lesie za krzyżówką. Nie zakop się, jedziemy w teren, może być trochę grząsko. Mandy, coś ci się stało? Sam gotowy. Nosze też gotowe. No to jedziemy. O, jak tam koń? Na początku bardzo się bał, ale ja go głaskałam i mówiłam, że będzie dobrze. O, jaka mądra dziewczynka. Proszę, jaka spokojna bestia. Sprawdźmy, czy nic mu nie jest. No to uwaga. Tak na wszelki wypadek, dla bezpieczeństwa, położysz się na noszach, dobrze? Spróbuj się nie ruszać. Och, koń cały i zdrowy. Halo, Penny, spuszczaj uprząż. Ojej! Ten hałas pewnie go wystraszył. Zaczekaj. No już, już. Słuchaj, ja będę uspokajać konia, a ty zapniesz mu tę uprząż. Ale proszę cię, powolutku.
grzeczny konik. Nie ma się czego bać. Dobra, koń w powietrzu. Dzięki.